Cześć, dzień dobry. Nazywam się Józef Kącki i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Leaders Island z Warsztatu Lidera. W tym programie razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak być lepszym liderem dla swoich współpracowników. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje umiejętności, zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo serdecznie w 87. odcinku podcastu z Warsztatu Lidera. To jest kolejny odcinek dedykowany tematowi motywacji wewnętrznej w ujęciu RMP, przy czym tym razem z moim gościem skupimy się nie na konkretnym motywatorze czy potrzebie, lecz na bardzo ciekawym raporcie, który opublikował zespół RMP Polska pod tytułem „Co motywuje ludzi z IT?". A dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Janas, która jest współzałożycielką i partnerką zarządzającą RMP Polska, z którą miałem przyjemność rozmawiać w odcinku 79. Wtedy analizowaliśmy potrzebę uznania z listy motywatorów RMP. A dzisiaj porozmawiamy o wspomnianym raporcie, odpowiadając na pytania, co motywuje ludzi z IT. Panie i panowie, moim gościem jest Katarzyna Janas. Cześć Kasiu, co dobrego u Ciebie słychać? Dzień dobry Józefie. U mnie jak zwykle słońce świeci, mimo że pada deszcz, także dziękuję bardzo. No właśnie, mamy taki słoneczny początek roku, kiedy nagrywamy ten odcinek. Możemy odczuć zmiany klimatu. Dzisiaj jest w Krakowie też bardzo ciepło i słonecznie. Jutro ma być zimowo i prawie 20 stopni mniej temperatury, więc dużo się dzieje. No to co, przejdźmy w takim razie do raportu, który ma bardzo taką obiecującą nazwę, co motywuje ludzi z IT. To brzmi prawie jak takie pytanie z gatunku świętego Grala, za którym wielu menedżerów, pracodawców krąży i go szuka, a dokładnie odpowiedzi właśnie na to pytanie. No więc może zacznijmy od w ogóle celów raportu. Jakie były, co Wam przyświecało, żeby akurat popracować nad takim tematem w zespole RMP Polska? Wiesz, tutaj jeżeli chodzi o cel tego raportu, to zasadniczo chodziło nam o to, żeby troszkę wyjść poza stereotypy i takie anegdoty dotyczące ludzi z IT i lepiej po prostu zrozumieć tą grupę, bo dużo akurat o ludziach IT krąży różnych anegdot i chcieliśmy tak jakby poznać tych ludzi pod kątem ich potrzeb, motywacji i tego, co wpływa na ich efektywność, bo często się zgłaszają do nas firmy, a może byście coś podpowiedzieli, więc my postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda statystycznie i wzięliśmy tak pod lupę kilkadziesiąt osób, które pracują w tej branży, począwszy od deweloperów, czyli tak zwanych programistów, po menadżerów projektów, testerów, analityków, żeby zobaczyć, jak w tych grupach wygląda kwestia motywacji, czyli co sprawia, że z radością zaczynają dzień i że dla nich świeci słońce, co sprawia, że właśnie z radością przychodzą do pracy i ci testerzy testują, programiści programują, menadżerowie zarządzają. Bo my tutaj jakby z perspektywy naszego instytutu, można powiedzieć, jesteśmy Instytutem Motywacji, dla nas zrozumienie wewnętrznych motywatorów jest kluczowe. Dzięki temu możemy też właśnie poznać, jak traktować naszych kolegów, koleżanki z pracy, właśnie jakie środowisko dla nich kreować, no poprzez to, że dowiadujemy się, co ich wspiera i motywuje. Więc to była taka dla nas taka motywacja, żeby zobaczyć, co będzie rezonowało z ambicjami tych ludzi, co będzie dla nich po prostu ważne. I nie chodzi tak o suche fakty, ale o zrozumienie takiego serca i duszy tych ludzi, co tam im właśnie w głębi gra, bo często w tej technologii zapominamy o wymiarze ludzkim. Więc pomiędzy tymi pogoniami za funkcjami nowymi, deadline'ami, my postanowiliśmy popatrzeć, co tam w środku w tych ludziach siedzi, czyli nie patrzyliśmy na nich jak na pracowników, tylko bardziej jak na ludzi. Tak, i to jest taka zapowiedź, myślę, dobrej przygody, którą jest lektura tego raportu, dlatego że, jak wspomniałaś, na co dzień siłą rzeczy opieramy nasze myślenie o przekonania, o stereotypy, o jakieś osądy, które gdzieś zbudowaliśmy. i często one mogą mijać się z prawdą, więc takie spojrzenie na dane grupy zawodowe przez pryzmat właśnie nie memów, nie jakichś prawda, lokalnych opowieści, tylko przez pryzmat też cyfr i narzędzia też, które ma bardzo solidne podstawy naukowe, myślę, że jest ciekawym doświadczeniem i może dostarczyć wniosków, o których zresztą porozmawiamy. Tak jak powiedziałaś, ten raport bierze pod uwagę 5, można powiedzieć, grup zawodowych w kontekście takiego domenowego stanowiska, czyli deweloper, project manager, manager, tester i analityk. To już wiemy, a powiedz, jak analizowaliście dane? W ogóle co jest, można powiedzieć, jak zbieraliście te dane i co jest źródłem, które doprowadza was do konkretnych wniosków, o których można przeczytać w tym raporcie? Może najpierw powiem o próbie, bo też tutaj była taki pełen obraz w tej grupie ludzi. Ta grupa była dosyć no i duża i mała zarazem, więc też patrzymy na to troszeczkę tak może ostrożnie. Nie jest to tak, że wszyscy programiści będą tacy sami, czy wszyscy menadżerowie. Niemniej grupa już pozwala wyciągnąć jakieś wnioski. To była grupa 159 specjalistów IT, właśnie od tych deweloperów, czyli programistów, przez project managerów, po testerów. I na przykład było 52 programistów, czyli tych twórców kodu, było 48 menadżerów i zdaje się 37 menadżerów. Stosunkowo niewielka liczebność była testerów i analityków w tym badaniu, więc tutaj jeżeli chodzi o tę grupę, to tutaj będę dosyć jeszcze bardziej ostrożnie podchodzić do wniosków dotyczących tych dwóch grup, bo po prostu, no wiadomo, każdy głos jest ważny, ale należy pamiętać, że takie wnioskowanie wymaga więcej danych. My, jako że jesteśmy Instytutem Motywacji, badaliśmy te grupy zawodowe ze środowiska IT poprzez narzędzie, które pozwala nam zbadać motywację. To jest narzędzie Reiss Motivation Profile, czy w skrócie RMP, dlatego że jest to narzędzie, które pozwala precyzyjnie pokazać indywidualność człowieka. I to narzędzie to jest nic innego jak taki kwestionariusz online. Wszystkie te osoby, które zostały tutaj poddane badaniu, najpierw wykonały swój profil motywacyjny, i te profile motywacyjne zbiorczo pokazały nam pewne tendencje, które posortowaliśmy te motywatory w obrębie tych grup zawodowych, czyli motywatory testerów zebraliśmy, motywatory analityków, motywatory deweloperów, motywatory menadżerów i project managerów i zobaczyliśmy, co z tego może wyniknąć, czyli jak wygląda taki profil typowego przedstawiciela świata IT, typowego dewelopera, typowego project managera, testera, menadżera i analityka. I zadaliśmy sobie właśnie pytanie, które z ich wewnętrznych potrzeb różnią się istotnie od motywatorów, które są widoczne w naszym społeczeństwie, czyli jak te grupy, czym one się charakteryzują na tle innych ludzi. I tutaj do tej analizy wybraliśmy metody statystyczne, które pozwalają na zbadanie takich różnic. To była m.in. statystyka T, a później jeszcze dodatkowe narzędzie, statystyka ANOWA-I, która pozwalała nam z kolei uchwycić różnice pomiędzy tymi grupami, żeby też zobaczyć, ok, środowisko IT ma pewną charakterystykę, ale jeszcze jak te grupy różnią się między sobą, bo wiadomo, że programista się pewnie różni od, nie wiem, kasjera w supermarkecie, pewnie ma jakieś inne cechy, które pozwalają mu tą pracę wykonywać. Natomiast prawda jest taka, że ten programista częściej się spotyka z project managerem czy menadżerem IT niż z kasjerem, no chyba że codziennie chodzi do marketu, ale w każdym razie niewiele ich może łączyć, więc chcieliśmy jeszcze zobaczyć, jak tutaj te różnice wyglądają pomiędzy tymi grupami. Więc tutaj były zastosowane narzędzia statystyczne, które pozwalały nam te różnice zaobserwować i doprowadzić nas do pewnych wniosków. Skądinąd ciekawe, bo wczoraj rozmawiałam z osobą, którą znam bardzo dobrze i która pracuje w środowisku IT i chciałam zweryfikować z nią wyniki naszego i wnioski z naszego raportu i dużą uwagą słuchała tych wniosków i kiwała głową, że tak, też ma takie obserwacje. Także myślę, że też te wnioski mogą być ciekawe dla właśnie osób, które w tym środowisku pracują. Dobrze, czyli, bo to jest, myślę, bardzo ważna rzecz, godna podkreślenia, że samo badanie motywacji wewnętrznej, czyli struktury potrzeb RMP, o którym rozmawiamy, które jest w tle naszej rozmowy, to jest badanie, które wywodzi się, no ma bardzo mocną podstawę naukową i też wyniki, które się osiąga, one są wynikami numerycznymi, z dużą dokładnością, bo do drugiego miejsca po przecinku i to otwiera pole do zebrania na jakiejś próbce danych, liczb, które potem można analizować właśnie różnymi narzędziami statystycznymi, prawda? Podkreślam to, dlatego że uważam, że to jest osobiście game changer, wielki, duży. Mamy na przykład taki projekt z klientem, gdzie zbadaliśmy, wspólnie zdiagnozowaliśmy wszystkich liderów tej organizacji, około 60 osób i to daje bardzo duży wgląd w to, kogo mamy, dlatego że posiadamy zarówno na poziomie indywidualnym, ale też na poziomie całej organizacji wyniki, które nie sprowadzają się tylko do informacji, ten jest zielony, a ten jest, prawda, różowy, tylko mamy wartości, a wartości pozwalają nie tylko patrzeć na medianę, odchylenie standardowe, ale potem także analizować dane, już trzymając się z kolei rzetelnych metod statystycznych i takich badawczych. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy może na początku przez te osoby, czy te profile zawodowe, które macie umieszczone w tym raporcie. No i zacznijmy od tego dewelopera, programisty, prawda, który z racji tego, że przez ostatnie lata jest to taka grupa ludzi, która no, znajduje się na połączeniu gigantycznej nierównowagi podaży i popytu globalnego, no to jest to bardzo specyficzna grupa ludzi, prawda, o którą wszyscy pracodawcy wyciągają rękę, która zarabia bardzo dużo, która zmienia często pracę, która jednocześnie bierze udział w takiej branży, pracuje w branży bardzo nowoczesnej, bogatej, wiele różnych rzeczy, nie tylko chodzi o finanse. I teraz kim jest ten deweloper, albo inaczej, co ciekawego zobaczyliście, patrząc na właśnie wyniki z tej próbki, którą mieliście do dyspozycji? Więc tutaj nasze badanie ukazało bardzo ciekawy, bardzo interesujący obraz programistów na tle naszej polskiej populacji. Ja posłużę się tutaj pewnym uproszczeniem, ale myślę, że ono też będzie świetnie oddawać charakter tejże właśnie, nie wiem, profesji czy tej grupy właśnie ludzi. Oni bardzo często, tutaj w naszym badaniu to wyszło, że okazują się być zadaniowcami, bo charakteryzuje ich mała potrzeba władzy. To oznacza, że oni lubią się skupiać na takich dobrze określonych, konkretnych zadaniach, więc potrzebują być zarządzani i potrzebują minimum sytuacji, w których musieliby samodzielnie podejmować jakieś poważne decyzje, czy też ponosić za nie odpowiedzialność, więc rola menadżera dla nich jest no, kluczowa. To jest taka pierwsza podpowiedź dla osób, które poszukują, że to jest człowiek, który potrzebuje konkretnego zadania. To też oznacza, że oni właśnie bardzo lubią się skupiać na konkretach, na konkretnych zadaniach dobrze określonych. Oprócz tego, że właśnie tutaj ta zadaniowość nam się wybija, to też są raczej introwertywni. Myślę, że to nikogo nie zdziwi. Tutaj akurat troszeczkę się nam to potwierdza z tymi stereotypami. To nie oznacza, że oni będą unikać ludzi, ale raczej będą sobie cenić takie środowisko pracy, gdzie mogą pracować w skupieniu, w spokoju, gdzie nie ma takich właśnie jakichś wycieczek do nich, jakichś kontaktów towarzyskich, gdzie po prostu mogą w skupieniu zagłębić się w swoją pracę. Także to jest związane ze stosunkowo małą potrzebą kontaktów społecznych w badaniu Reiss Motivation Profile. To, co jeszcze nam tutaj w obrazie dewelopera się uwydatniło, że raczej nie będą oni przypisywać estetyce zbyt dużego znaczenia tak w życiu codziennym, więc nie oczekujmy od nich, że będą godziny spędzać na wyszukiwaniu kolorów, fontów czy jakichś ikon, chyba że jest to niezbędne do funkcjonalności ich produktu, nad którym pracują. Tutaj ma to związek z obniżoną potrzebą piękna, które raczej właśnie nie mają potrzeby doświadczenia piękna. Oni są pragmatyczni. Bym powiedziała nawet, oni są takimi kreatywnymi pragmatykami, czyli doceniają elastyczność, otwartość na nowe sposoby rozwiązywania problemów i za tym stoi mała potrzeba honoru, czyli pryncypialności. Potrzebują takiej poszukiwania najkrótszych dróg do celu, którym jest właśnie tutaj, które będą chcieli w tej swojej pracy realizować. No i też jeszcze taka ciekawa rzecz nam wyszła, że raczej traktują swoje rodziny partnersko, czyli taka właśnie gdzieś jest niższa potrzeba spędzania czasu razem i takiego robienia wszystkiego razem, raczej właśnie takiego partnerskiego podejścia potrzebują w swojej rodzinie. I też egalitaryzm nam się pojawił, takie podejście egalitarne, jeśli chodzi o hierarchię, o status społeczny, to jest dosyć dużo cech, które nam się pojawiło w tym badaniu. Ta grupa była też dosyć liczna, bo chyba 52 deweloperów. A jeszcze ważne, znaczy ciekawe, siedzący tryb życia, czyli raczej mała potrzeba aktywności fizycznej. Pewnie to nikogo nie zdziwi, no bo kto by wysiedział tyle czasu przed monitorem, jeżeli lubiłby ruch. To jest częścią ich pracy. No i na co bym tu jeszcze zwróciła uwagę? A wiem, w związku z tym, że wychodzi nam tutaj mała potrzeba władzy, to też jest sygnał do tego, żeby żyć w harmonii pomiędzy światem takim właśnie zawodowym, a też życiem prywatnym, czyli żeby tutaj znaleźć taką równowagę pomiędzy tym życiem zawodowym i osobistym, bo to będzie dla tych osób ważne. Więc jak widać, jest tutaj sporo takich motywatorów, które charakteryzują tą grupę. Troszeczkę też jeszcze obniżona potrzeba porządku, czyli taka różnorodność i zmienność zadań, raczej krótkoterminowość, spontaniczność, czyli w połączeniu też z taką otwartością to daje właśnie taką siłę i potrzebne są takie podwaliny, takie środowisko, które będzie sprzyjać kreatywności, innowacyjności. Także to są motywatory, które nam pokazują statystyczny oczywiście obraz dewelopera. Możemy spotkać deweloperów z nieco innymi cechami, niemniej tak jakby się nad tym zastanowić. Nie wiem, jak ty, Józef, to widzisz? Ja oczywiście widzę tutaj dużo takich ciekawych korelacji i jak patrzyłem na te wyniki, to uśmiechałem się pod wieloma względami. Na przykład, jeżeli patrzymy na deweloperów, na programistów, to w ostatnich 2 dekadach zaszła fundamentalna zmiana sposobu pracy tych ludzi. To znaczy większość dzisiaj deweloperów, zdecydowana większość, pracuje w tak zwanych zwinnych metodach pracy. I to jest właściwie 2 dekady plus, dlatego że takim początkiem tego nowego ruchu, trendu, który pokazuje i wskazuje, jak pracujemy, był legendarny manifest agile'owy, czy manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania, i to była grupa ludzi, która się zebrała w 2001 roku w hotelu Snowbird w USA i oni napisali taki manifest, który składał się z 12 zasad właśnie agile, pracy takiej zwinnej, która kompletnie zrewolucjonizowała sposób pracy. I jak się popatrzy na te 12 punktów, to ja widzę, dlaczego ci ludzie to napisali. Bo oni zaczęli słuchać siebie, obserwować siebie i widzę bardzo dużą korelację. Pierwszy punkt mówi: najwyższy priorytet dla nas ma zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania. Czyli na przykład ten punkt on mówi o tym, że godzimy się na zmienność, godzimy się na taki, można powiedzieć, brak porządku w rozumieniu, że nie mamy wszystko od początku do końca ustalone na 20 lat, tylko właśnie jesteśmy otwarci na to, że pewne rzeczy będzie trzeba zmienić. Do tego trzeba mieć niską potrzebę honoru, dlatego że no, nie jestem pryncypialny, prawda? Jakby mogę, elastyczność wymaga tego honoru wychylonego w lewą stronę. Trzeci punkt, on jest wprost powiązany z tym największym wynikiem, tym najsilniejszą taką cechą różniącą deweloperów, czy charakteryzującą deweloperów, bo trzeci punkt manifestu mówi, że dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej. I w ogóle metoda tworzenia oprogramowania, która jest dzisiaj dominującą metodą, ona zakłada pracę w sprintach. Te sprinty są zwykle 2-3-tygodniowe i to jest dokładnie to, o czym mówi, co charakteryzuje ludzi o niskiej potrzebie władzy. Czyli ja chcę krótkie odcinki czasu, dostać jasną definicję, co mam wykonać i potem ocenić. Na końcu każdego sprintu jest retrospektywa, prawda? Czyli dokładnie to, czy ja wykonałem dobrze, źle i tak dalej. Więc tutaj jest bardzo dużo takich punktów. Punkt piąty jest też ciekawy, bo można powiedzieć, jest taki trochę wyprzedzający myślenie o tym, jak powinniśmy pracować w miejscu pracy. To jest 2001 rok, więc już te 20 lat temu, a punkt piąty mówi: twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie. Że to hasło "twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi", ono całkowicie koresponduje w ogóle z ideą RMP. Myślę, że jak panowie tworzyli tą zasadę, to jeszcze nie wiedzieli, jak to zbadać. Dzisiaj mamy XXI wiek i to możemy zrobić. Zresztą dzisiaj ta nasza rozmowa tego dotyczy, prawda? Skoro rozumiemy tych ludzi, to wiemy, co to oznacza, jakie warunki, to zapewnicie im potrzebne środowisko, czyli co my musimy im zapewnić. Ja bym to trochę skorygował, bo mówienie "twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi" mówi, że są ludzie zmotywowani, niezmotywowani. My wiemy, że każdy ma motywację, tylko kwestia, czy on tą motywację w określonym środowisku jest w stanie uzewnętrznić, prawda? Trochę się uśmiechnąłem jeszcze, może ostatni punkt tego 12-punktowego manifestu, który nie wprost, znaczy, który w pierwszym czytaniu brzmi jako coś, co jest bardzo kolizyjne z charakterystyką tej grupy zawodowej. Mam na myśli kontakty społeczne, które są wychylone w lewą stronę, czyli mówimy o grupie ludzi, która jest bardziej introwertyczna, która nie potrzebuje się socjalizować. Tymczasem jeden z tych punktów dotyczących tworzenia oprogramowania, on wprost mówi, że najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. I on wymusza codziennie rano taką rozmowę w kółku, najlepiej na stojąco, żeby się wymienić informacjami i tak komunikować. I to na początku brzmi, no zaraz, ci ludzie, którzy nie lubią kontaktów społecznych, to są zmuszani do tego, żeby się wymieniać. Ale to moim zdaniem jest zgodne, dlatego że tu jest klucz, że najbardziej efektywnym, wydajnym sposobem przekazywania informacji. Te spotkania, jak znamy tych ludzi, pracujemy z nimi, one nie służą socjalizacji, one służą po prostu przekazania informacji. Czasem się zastanawiam, jak to spotkanie dotyczące dużego projektu w gronie kilkunastu osób może trwać 6 minut, może trwać 7 minut. No tak zachowują się ludzie, którzy nie mają potrzeby socjalizacji dla socjalizacji, tylko po prostu idą do celu i to jest wymiana informacji, a nie socjalizacja, prawda? Gdyby była socjalizacja, to by się nie zamknęli w 1,5 godziny na takim daily. No więc ja widzę bardzo duże odwzorowanie tego, kim jest deweloper, i widzę taką ciekawą społeczną rzecz, która się zadziała, że ta grupa ludzi, która siłą rzeczy miała coraz więcej do powiedzenia, bo biznes musiał ich słuchać, żeby oni chcieli dla biznesu pracować, sama z siebie dość intuicyjnie wypracowała takie framework, jakbyśmy to powiedzieli po angielsku, pewne zasady, w których oni chcą pracować, które są dopasowane do nich. I to, co wy zobaczyliście, jakby potwierdza tą tezę. To taki mój komentarz. I oczywiście jeszcze jest taka gwiazdka, że za chwilę będziemy mówili o menedżerach i bardzo często menedżerowie w IT to są ludzie, którzy kiedyś byli deweloperami i no, miejmy na uwadze, że mówimy o pewnym dużym uogólnieniu, prawda? Zresztą mediana, jak ją zastosujemy, to ona odrzuca skrajne wyniki, więc to zawsze jest tak, że w grupie deweloperów znajdzie się ktoś, kto ma inną charakterystykę i to ci ludzie na przykład siłą rzeczy są promowani na stanowiska menedżerskie. A dlaczego, to zaraz pewnie na to pytanie sobie odpowiemy. Menadżerowie kompletnie mają inne cechy. W ramach naszego badania jest to człowiek, który przede wszystkim charakteryzuje się dużą potrzebą władzy. Dużą, no, może nie musi mieć gigantycznej, ale musi mieć tendencję do tego, żeby lubić wywierać wpływ. Czyli tak jak powiedziałeś, jeżeli on się wywodzi ze środowiska deweloperskiego, czyli wcześniej był programistą, no to tutaj też ważne, żeby zauważyć ten element różniący programistę właśnie z małą potrzebą władzy od programisty z dużą potrzebą władzy, bo ten się będzie odnajdował później na stanowisku menedżerskim, więc to jest coś, co sprawia, że menedżerowie będą z pasją podchodzić do swoich obowiązków zarządczych, czyli ta potrzeba wywierania wpływu. Druga rzecz, która nam, i za to odpowiada właśnie taka wyższa potrzeba władzy. Druga rzecz, która nam wyszła w badaniu, to to, że menedżerowie w IT są raczej odporni na stres i stoi za tym niska potrzeba czy mała potrzeba spokoju. I to bynajmniej nie mówię o tym, że oni potrzebują żyć na krawędzi, ale właśnie, że mają taką, że ta reakcja na stres nie jest dla nich wypalająca, tylko jest to coś, co będzie ich stymulować. Czyli mają potrzebę gdzieś tam dominowania, aspiracji do wpływania na decyzje, kierowania zespołami z dużej potrzeby władzy i mają małą potrzebę spokoju, czyli właśnie taką dość dużą odporność psychiczną. I co ciekawe, mają potrzebę ruchu. Jeżeli też możemy zauważyć właśnie dewelopera, który niespokojnie siedzi przy komputerze, no on prawdopodobnie będzie miał potrzebę ruchu. Tutaj potrzeba ruchu jest ważnym elementem dla menadżerów na zachowanie równowagi i takiego, no też nie oszukujmy się, zdrowia w obliczu różnych wyzwań zawodowych. I jeszcze ciekawa rzecz, która nam wyszła z tego badania, mianowicie menadżerowie IT zdają się czerpać przyjemność z jedzenia. Czyli zwróćmy uwagę, że mamy motywator władza, podwyższony bądź wysoki, czyli chęć wpływania. Mamy motywator, małą potrzebę spokoju, czyli mamy dużą odporność na stres, czyli radzimy sobie świetnie z wyzwaniami, potrzebujemy adrenaliny, a z drugiej strony potrzebujemy też takich przyjemności życiowych. Ja bym tutaj to tak trochę nazwała hobby, tak? Albo jedzenie, albo aktywność fizyczna, albo nawet dwa, bo tutaj nam w badaniu wychodzą dwa, czyli przyjemność z jedzenia, przyjemność z ruchu w zespole menedżerskim. Także ta odporność na stres, dążenie do przywództwa, cenienie sobie ruchu i jakości czasu przy posiłkach. To nam maluje obraz liderów, którzy będą zaangażowani w swoją pracę, ale również w życie poza tą pracą. To ja też tutaj widzę właśnie takie ukryte mechanizmy, które czasem trudno nazwać, ale decydują o tym, co się dzieje w organizacjach, dlatego że no, statystyki pokazują, że 90% ludzi, którzy zaczynają pracę na stanowiskach menedżerskich, liderskich, zaczynają tą swoją nową historię przez awans wewnętrzny. I tak jest na całym świecie. Nie? To nie jest statystyka polska. I co to oznacza? No to oznacza, że przeciętny menadżer w branży IT to jest człowiek, który pracował w branży IT bardzo często jako na przykład deweloper. I teraz nieliczna grupa chce się zająć prowadzeniem, pracą zespołów i pracą, odpowiedzialnością za pracę innych. Jak ja patrzę na ten profil, to widzę takie 3-4 bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, większa niż normalnie, powiedzmy, potrzeba władzy, a jeszcze bardziej lubię polskie słowo wpływ. I to jest świetnie skorelowane z esencją roli, którą pełni lider, dlatego że rola menedżera, rola lidera Nawet jeżeli weźmiemy koncepcję servant leadershipu, to jest to rola perswazyjna, to znaczy poprzez jakieś zachowania ja chcę wpłynąć na ludzi. A to mi karmi potrzebę władzy, potrzebę wpływu. I ten wpływ może być różnie realizowany. Tak jak powiedziałem, jeżeli weźmiemy koncepcję servant leadership, ja wam służę, to mimo wszystko ja na was wpływam, ponieważ jestem jakimś tam wzorem, ustawiam pewien paradygmat w ogóle pracy z innymi. Przykład historyczny spoza biznesu, myślę, że modelowym servant leadershipem, jeśli wczytamy się w przekaz, jest historyczna osoba Chrystusa, która robiła rzeczy absolutnie, można powiedzieć, w duchu służenia i tam, nie wiem, umył swoim uczniom stopy, co było kulturowo nie do pomyślenia, bo to była relacja niewolnika do Pana, on to odwrócił, no i wywarł gigantyczny wpływ na historię świata, prawda? Więc ten wpływ jest bardzo ważny, właściwie bez względu na to, jak go realizujemy. A kolejna rzecz to jest kombinacja w tym raporcie właśnie aktywności fizycznej i spokoju, czyli wyższa tolerancja na zachowania ryzykowne i aktywność fizyczna, która znowu badania neurologiczne pokazują wprost, jest bardzo dobrym, jeśli nie najlepszym katalizatorem efektów presji i stresu. No bo po 30 minutach właściwie dowolnej aktywności fizycznej mamy spalony kortyzol z krwi, który jest produktem, prawda, presji. I jak to zestawimy z życiem, w którym dzisiejsi liderzy funkcjonują, no to jest życie stresujące. Mamy takie buzzwordy typu, jakiś czas temu mówiło się o haśle VUCA, że dzisiejszy świat to jest VUCA, czyli od angielskich słów zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność. Teraz mamy nowy buzzword, pan Kaścio w 2018 futurolog stworzył nowy skrót o koncepcji świata BANI, czyli że świat jest kruchy, niespokojny, nieliniowy, niezrozumiały. On jest taki czy siaki, to te dwie koncepcje gdzieś tam pewnie odkrywają część prawdy. Tak czy siak, jak weźmiemy którąkolwiek z nich, to funkcjonowanie w takim środowisku jest stresujące. To znaczy wymaga pewnej akceptowania stresu i ryzyka. No bo jeżeli coś jest kruche, niespokojne, nieliniowe i niezrozumiałe, to ja muszę tolerować dużą dozę pewnego ryzyka przy podejmowaniu decyzji, no bo podejmuję decyzje, które no, nie są zero-jedynkowe. Nie mam 100% wszystkich informacji do tego, żeby podjąć właściwą decyzję, bo świat jest na przykład niezrozumiały, nikt tego nie rozumie, prawda? Więc mamy tutaj ludzi, których albo pociąga ten świat, i dlatego idą w stronę ról liderskich, menedżerskich, albo są najlepiej dostosowani do tego świata, więc to oni są w tym świecie, bo nikt inny nie jest w stanie tam wytrzymać i byłby po prostu wypalony, prawda? Tak czy siak wygląda znowu na to, że te profile, co jest zrozumiałe, mówią, że to są nieprzypadkowi ludzie w nieprzypadkowym miejscu. Dobrze, no to przejdźmy w takim razie do człowieka, który może trochę łączy te dwa światy, bo i pracuje z deweloperami i jest menedżerem, choć nie ludzi, a projektu, czyli co zobaczyliście w charakterystyce project managerów? O, wiesz co, tutaj też mamy bardzo ciekawe wnioski, bo po analizie 37 project managerów nasze badanie narysowało nam project managera jako gracza zespołowego, który stawia na równość i na współpracę. Czyli tutaj można powiedzieć, że to taki egalitarny gracz zespołowy i egalitaryzm w tym kontekście oznacza, że project managerowie będą cenić sobie równość i sprawiedliwość i nie będą aspirować do tego, żeby być gwiazdami, ale właśnie do tego, żeby osiągać wspólne cele z taką, powiedziała, wiarą, że każdy członek zespołu wnosi cenną wartość do projektu. I tutaj za to odpowiada mała potrzeba statusu, bo stąd płynie zdolność do takiego równego traktowania, budowania też takich, można powiedzieć, silnych, spójnych zespołów. I patrzenie właśnie na każde zadanie przez pryzmat wspólnego celu, a nie przez pryzmat indywidualnych osiągnięć. To jest właśnie z kolei dzięki małej motywacji do niezależności, czyli można powiedzieć, że project managerowie będą mieli motywację do współzależności, czyli to są gracze zespołowi z uwagi na to, że właśnie będą potrzebować wokół siebie takiej bliskości emocjonalnej z ludźmi. Także tutaj ten gracz zespołowy, osoba integrująca różne talenty, umiejętności w taką jedną sprawnie działającą całość. Taki nam się zarysował obraz project managera. I on też bardzo współgra z moim doświadczeniem. To, co ja zobaczyłem w tym statusie niskim i w niskiej niezależności, czyli dużej współzależności, no to zobaczyłem codzienność, dlatego że ten niski status mnie nie dziwi, dlatego że project manager z zasady jest troszkę między młotem a kowadłem. Z jednej strony mam wymagania narzucone przez klienta, przez organizację, twarde ramy czasowe, biznesowe, budżetowe. Po drugiej stronie mam ludzi, którzy dostarczają ten projekt, realizują go. No i teraz to jest często taki katalizator frustracji po obu stronach, bo klient nie chce się zgodzić na być może naturalne opóźnienia, a z drugiej strony dla tych, którzy wykonują ten projekt, osoba project managera jest uosobieniem takiego właśnie, można powiedzieć, człowieka, który pilnuje terminów i jest uosobieniem tego zamawiającego, prawda? Więc bardzo łatwo, mówiąc językiem takim psychologicznym, nieświadomie zrobić przeniesienie swoich frustracji na tą osobę. I teraz ta osoba częściej słyszy jakieś zażalenia, problemy, bolączki i staje się właśnie uosobieniem dla jednych i drugich różnych frustracji. No i teraz no to trzeba mieć niskie poczucie, niską potrzebę statusu, żeby wytrzymać w takim środowisku, prawda? W rozumieniu takim, że ktoś, kto ma bardzo wysoką potrzebę statusu, a słyszy niezadowolenie non-stop pod swoim adresem, które jest naturalne, jest jakby wpisane po prostu w projekty, które zwykle mają opóźnienia, są niedoszacowane i zawsze się udają, no to taka osoba po prostu by się wypaliła. Niska potrzeba statusu jest na pewno dużym zasobem. I podobnie niezależność, dlatego że ta niska niezależność, to tak powiedziałaś, to jest duża współzależność i oczywiście chodzi tutaj o gracza zespołowego. Natomiast ja tu widzę jeszcze jeden kluczowy aspekt, czując te osoby, pracujemy z nimi od wielu lat, że duża współzależność, ona oprócz pracy zespołowej charakteryzuje jeszcze osoby, które potrzebują więzi z ludźmi, z którymi pracują, więzi emocjonalnych. To znaczy osoba, która ma niską potrzebę niezależności, potrzebuje pracować nie tylko z funkcjonariuszami, tylko z osobami, z którymi buduje więź. Ona musi rozumieć, kto ma jakieś preferencje, co lubi, czego nie lubi, poznać tą osobę, może trochę się zaprzyjaźnić, prawda? I to jest bardzo wielki zasób, myślę, w roli project managera, dlatego że te napięcia, które są, one są bardzo często w takiej warstwie potrzeb. To znaczy my potrzebujemy jako ludzie robiący projekt czegoś, a po drugiej stronie my jako zlecający ten projekt też potrzebujemy czegoś i to bardzo często są niewspółmierne albo niesynchronizowane oczekiwania i modelowo mamy psychologicznie wpisane w tą relację konflikt. Konflikt na poziomie oczekiwań. Natomiast da się to wtedy skatalizować w momencie, kiedy zejdziemy z poziomu oczekiwań na poziom naszych potrzeb. Często tu jesteśmy już w stanie się porozumieć. Naszą potrzebą jest na przykład, albo naszym wspólnym interesem jest doprowadzenie tego projektu do końca. Ale żeby to zrobić, to ja muszę znać tych ludzi. Jak znam ludzi, jak mam z nimi relacje, więzi, to ja rozumiem, co jest dla nich stresujące, jak rozbroić to napięcie po jednej i po drugiej stronie. I myślę, że to daje tym ludziom, mam na myśli project managerom, właśnie ta większa potrzeba współzależności, to naturalne budowanie więzi, że oni być może to nawet nieświadomie wykorzystują i dzięki temu są w tym miejscu, w którym są i robią to, co prawdopodobnie kochają. Dobrze, kto nam jeszcze został? Zostali nam takie osoby, które zaznaczacie w raporcie, że one zostały sprofilowane na bazie bardzo małych próbek, więc tu oczywiście bierzemy te wnioski w nawias i mamy tutaj testerów oraz analityków, no to może zacznijmy idąc po kolei. Najpierw macie w raporcie testerów, więc co zobaczyliście u testera? Wiesz co, w uproszczeniu tutaj, jeśli chodzi o testerów, można powiedzieć, że są zadaniowcami. Więcej o nich nie powiem, czyli mają małą potrzebę władzy. Tutaj podobnie do deweloperów. To jest taka cecha, która nam wyszła mimo tych małej ilości osób, które zostały przebadane. To świadczy o tym, że te osoby będą potrzebowały właśnie znów takiej mniejszej ilości sytuacji, w których muszą same podejmować decyzje, czyli potrzebują też zadbać o swój work-life balance, potrzebują konkretów, konkretnych zadań, konkretnych deadline'ów, tak? Potrzebują wiedzieć, co jest do zrobienia, na kiedy jest do zrobienia, za ile jest do zrobienia i tak dalej, nie? Czyli bardzo konkretne zadania rozliczone w konkretnym czasie, za konkretne pieniądze, także tak bardzo, bardzo po prostu zadaniowo podchodzą. Więcej niestety motywatorów przy tej małej próbie tutaj nam nie ujawniło się, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, tutaj z uwagi na tą niewielką ilość testerów czy też analityków, no nie będziemy tutaj szerszego wnioskowania no preferować. Myślę, że to tak czy siak może być bardzo ciekawa refleksja dla naszych słuchaczy i zachęcam do zreflektowania jej, bo warto dodać, że ta potrzeba władzy jest niska, czyli to jest niska potrzeba władzy i jest niższa niż u deweloperów, prawda? I być może to jest też taka gdzieś jakieś wskazanie do odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy testerzy chcą zostać na tych stanowiskach, mimo że mają kompetencje do bycia deweloperem, programistą, prawda? I być może to jest to, że jest tam po prostu jeszcze bardziej, ta praca jest jeszcze bardziej zadaniowa, jeszcze wymaga mniejszego podejmowania decyzji. Nie mówię tego pejoratywnie, po prostu tak jest, to jest fakt tych wymagań. I być może to jest właśnie taki wskaźnik, prawda? Bo to nie jest poziom kompetencji, że oni nie są w stanie nauczyć się programowania często testują rozwiązania, które wymagają tych kompetencji, ale właśnie to otoczenie, ta charakterystyka pracy jest taką grawitacją, która ich tam z jednej strony utrzymuje w tej roli testera, a z drugiej strony zapewnia im po prostu zadowolenie. To są też zadowoleni ludzie. No to przejdźmy do analityka, ostatniej profesji, którą macie opisaną w raporcie. Tak, tutaj ta grupa była jeszcze mniejsza, bo było 10 analityków, których mogliśmy przebadać, którzy zgłosili się do tego badania. I w tej 10-osobowej grupie analityków na prowadzenie nam się jeden motywator wysuwa, mianowicie to jest potrzeba spokoju, obniżona potrzeba spokoju, czyli odporność na stres. To jest potrzeba, która w takim uproszczeniu można powiedzieć daje nam takie prawo do powiedzenia, że analityk ma odporność na stres powyżej średniej naszej populacji. Czyli żeby się nie nudzić, to on potrzebuje takiego bardziej dynamicznego otoczenia, potrzebuje wyzwań, potrzebuje adrenaliny. I znów, tylko mamy jedną tą potrzebę, bo tak jak powiedziałam, ta grupa z tej grupy badanych osób więcej takich potrzeb charakteryzujących analityków nam się nie udało wyłonić. Dobrze, a więc omówiliśmy konkretne osoby. Ponieważ rozmawia się nam jak zwykle bardzo dobrze i rozmawiamy już 45 minut, czyli zbliżamy się do takiej naturalnej granicy odcinka, więc ja może jeszcze zostawię naszych słuchaczy z pozytywną, niezaspokojoną potrzebą i powiem, że w raporcie oprócz tych szczegółowo opisanych charakterystyk, o których mówiliśmy, każdej z tych potrzeb, można znaleźć jeszcze część drugą, która analizuje właśnie deweloperów w porównaniu z menedżerami, więc można tutaj zobaczyć te trzy role i zobaczyć, jak one się różnią między sobą w strukturze potrzeb, czyli w strukturze motywacji wewnętrznej. No i zachęcam też słuchaczy do tego, abyście zajrzeli do raportu, bo tam znajdziecie też odpowiedzi na bazie właśnie już danych na takie fundamentalne pytania, na przykład jakie osoby wybierać na liderów zespołów programistycznych, co czyni projekt atrakcyjnym i angażującym dla programistów, czemu niektórzy programiści zazdrośnie chronią swoje domeny, nie pozwalając na ingerencję w ich kod, albo na przykład jak pokonać obawę wśród deweloperów przed procesem code review. I to wszystko znajdziecie w raporcie i to są pytania, czy bardziej odpowiedzi na te pytania są osadzone właśnie na danych, czyli to jest taki sposób analizy rzeczywistości, który myślę większość inżynierów bardzo lubi. Kasiu, bardzo dziękuję za naszą rozmowę, bardzo dziękuję też za raport i mam nadzieję, że to jest taka jaskółka, która zapowiada kolejne raporty, bo uważam, że fakt, że no coraz więcej osób w Polsce wypełniło profil RMP, zdiagnozowało się. Fakt, że mamy polską normę normalizacyjną, powoduje, że mamy coraz więcej danych, poprzez które możemy zobaczyć pewne rzeczy jaśniej albo zrozumieć więcej, albo na przykład właśnie zrewidować jakieś utarte poglądy czy przekonania, które nie są prawdziwe. Zdecydowanie tak. Już pracujemy nad kolejnym takim opracowaniem, nad kolejną grupą. Chcemy teraz przyjrzeć się sprzedawcom pod kątem różnych branż, pod kątem ich sukcesów, jakie motywatory w których branżach mogą być kluczowe dla sprzedaży, na co zwracać uwagę. Już mamy sporo ciekawych tutaj wniosków. Pracujemy nad tym, także myślę, że jeśli nie uda nam się w styczniu, to w lutym na pewno taki raport będzie gotowy. No to ja już nie mogę się doczekać, bo to rzeczywiście jest też bardzo charakterystyczna grupa zawodowa i dobrze byłoby wiedzieć, co w trawie piszczy. To jest dla kogoś, kto ma wysoką potrzebę ciekawości, tak jak ja, zapowiedź właśnie dobrej uczty. A tymczasem bardzo dziękuję za Twój czas. Raport, o którym rozmawialiśmy, będzie podlinkowany w opisie tego odcinka, więc drodzy słuchacze, zawsze możecie sięgnąć do niego i go pobrać i przeczytać w pełnej wersji. A tymczasem, Kasiu, dziękuję Ci raz jeszcze za kolejną wizytę w podcaście. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Drodzy słuchacze, to był 87. odcinek podcastu z Warsztatu Lidera. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Katarzyna Janas, która jest współzałożycielką i partnerką zarządzającą RMP Polska. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.